Grajmy razem Anioła Stróża. Kto za tobą stoi? Czy wiesz, jak ja lubię tę śpiewaną razem z mamą zagadkę? Jaką? No wiem, że zaraz ją odgadniesz, ale ja lubię ją dla niej samej. Aha. Lżejszy niż truchawiec, lżejszy niż truchawiec, tworzy lataniec, tworzy lataniec. Wyczuć go niełatwo, wyczuć go niełatwo. Szybszy jest niż światło, szybszy jest niż światło. Choć stoi tak cicho, choć stoi tak cicho, drży przed nim złe licho, drży przed nim złe licho. Alleluja, 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 alleluja. To trzeba byłoby głośno dośpiewać. To jest Anioł Stróż, to jest Anioł Stróż. Właśnie, głośno. Bo ja myślę, że ten mój, czy twój anioł stoi sobie trochę za cicho. Więc gdy zjawia się jakieś złe licho, to człowiek o tym aniele zapomina, no. I w tym jest chyba cała niewiary przyczyna. Niewiary? W co? Niewiary w to, że stoi przy tobie Boży mocarz, świetlisty duch, mędrzec, doradca, przewodnik, strażnik, obrońca, zwiastun dobrej nowiny, anioł po prostu. No tak, a że ja jestem samiuteńka, bezbronna, bezradna, biedna i jeszcze płaksa na dodatek. Aha. Gdyby tak on chociaż dotknął mnie małą, gdyby dał choć maleńki znak, i gdyby to złe licho wtedy ze strachu naprawdę zadrżało. Ale nigdy chyba mi jeszcze tak się nie stało. Nigdy? Szkoda. A ty niczego tutaj nie dodasz? Nie dopowiesz mi nic, czy nie opowiesz? Opowiem, bo aż mnie samego to bardzo zadziwiło, co się pewnemu lichu nagle objawiło. Albo raczej... Kto mu się nagle zjawił, by ślad po sobie na obrazie zostawić? No już, opowiadaj, opowiadaj, proszę. Już trzecią niedzielę przy płocie wokół kościoła siadał pstrokato ubrany malarz w kapeluszu. Chciał rysować ludziom portrety, ale nikt do niego nie podchodził. Dlatego śmiał on się z ludzi idących do kościoła, nazywał głupimi owieczkami albo i gorzej. A gdy ktoś się zbliżał do niego, to on szybciutko malował mu tak śmieszny i wykrzywiony portret, że każdy uciekał, bo nie chciał, aby ten portret zawisł zaraz na płocie. Majka przypatrywała się malarzowi i trochę była na niego zła, a trochę było jej go żal. Bała się, ale podeszła do niego i powiedziała: czemu pan rysuje ludzi jak potworki? My przecież jesteśmy dziećmi bożymi. A ja jestem sierotą, rzekł pstrochaty malarz i zaczął rysować Majkę. Ona przestraszona chciała uciec, ale pomyślała, że wytrzyma, bo musi mu jeszcze coś powiedzieć. Stała więc odważnie. Nagle malarz spojrzał jakby za nią. Zniknął mu złośliwy uśmieszek i ściągnął z głowy kapelusz. Majka obejrzała się, ale nikogo za nią nie było. Ale ten malarz rysował szybko ją i kogoś jeszcze. Wyjął kredki, pokolorował rysunek i powiesił go na płocie. Majka z lękiem spojrzała i oniemiała. Rozpoznała na rysunku siebie, ale ładniejszą nawet niż w lustrze. Ale za nią stał wspaniały anioł w zbroi i z mieczem, jedną rękę trzymając na ramieniu Majki. Ludzie zaczęli podchodzić zaciekawieni i podziwiać piękny obraz.
a malarz stał, jakby sam nie wierzył w to, co widział i namalował. Pan nie jest sierotą, rzekła do niego Majka, bo Pan Jezus na Pana czeka, ale w środku kościoła. Malarz szybko zwinął sztalugi i z kapeluszem pod pachą wszedł do kościoła. A na płocie wisiał obraz z małą dziewczynką i tak wspaniałym aniołem, jakiego nawet w kościele na obrazach się nie widuje. O, jak ja bym tak chciała. A co? To jest jedno z moich głównych marzeń, że mój anioł stróż kiedyś się ukaże. Aha. Choćby tylko mnie samej i choćby tylko przez króciutką chwilę, tak jak przysiadają ci czasem na rękawie motyle. Choćby tylko, czy aż tyle. Tylko, że ten anioł nie ukazał się Majce, ale temu złośliwemu lichu malarzowi, jak pogubionej i zabłąkanej sierocie, siedzącej przy kościelnym płocie i obawiającej się wejść do środka kościoła. Skąd Pan Jezus już go od dawna wołał, więc teraz musiał go mocniej zawołać przez tego anioła. Choćby to był nawet osobisty anioł stróż Majki. Ale aniołem, czyli posłańcem Bożym, być nie przestał. Choć przy Majce nadal stał i strzegł jej nawet przed drwiną czy kpiną owego licha. Rozumie to, lecz wciąż po cichu zazdroszczę Majce tego portretu z aniołem. Aha. Cóż, dziewczyny tak mają. Więc nie musisz się tym dziwić, ani się tym przejmować. A czy mówisz coś swojemu aniołowi stróżowi oprócz tej modlitwy Aniele Boży stróżu mój? A mówię. A nawet kiedyś list mu napisałam. Aha. Kiedy szukałam kogoś dużego i silnego, a on mnie uratował i właśnie przytulił. Aha. Mam ten list tu gdzieś, poczekaj. O, jest. Posłuchaj. Mój aniele, popatrzyłeś na mnie swą małą i od razu obeschły łzy. I cudownie, że tak się stało, bo ten duży to właśnie ty. Złote jabłko zleciało z drzewa, złote słonko pod niebem lśni. I już razem możemy zaśpiewać i już razem będziemy szli. Z mym aniołem to nie zginę nigdy w tłoku. Z mym aniołem mogę tańczyć wśród obłoków. I wystarczy, że wyciągnę tylko rękę, a już wszystko mam pod ręką, nawet wiatr. Z mym aniołem to się wiatru mogę nie bać. Z mym aniołem złote jabłka zerwę z drzewa. I słoneczko mam pod ręką i piosenkę. Z mym aniołem mogę obejść cały świat. To już może całą resztę głośno z nim wyśpiewaj. Każdy mały człowiek ma też wielki świat. Kto o swoim go opowie, mama, tato, brat. Gdy nie ma nikogo, strasznie robi się. Może schronić się u kogoś, kto oswoi lęk. Wiem, że mam anioła bliższego niż cień. Szeptem mogę go zawołać i w nocy, i w dzień. Wiem, że mam anioła bliższego niż cień. Szeptem mogę go zawołać i w nocy, i w dzień. Przewodnikiem byśmy szli we dwóch. On mi zmruży oka i tylko mnie ma. Przybył do mnie tu z wysoka, najlepiej mnie zna. Wiem, że mam anioła bliższego niż cień. Szeptem mogę go zawołać.
Audycja Czytamy Razem Anioła Stróża z dziećmi zakończyła się. Teraz zapraszamy już do naszej wspólnej modlitwy. Dzisiaj Boże Ciało, a więc Dzień Świąteczny. Chcemy się modlić w waszych intencjach, które też podacie drogą telefoniczną. Zapraszamy już za moment do wspólnej modlitwy. Zapraszamy do modlitwy. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kto z nami jest? Ania. Ania. I Ania się pomodli za kogo? Powiedz nam. Za rodzeństwo. To i za tatę. I za Radio Maryja. To prosimy. Rozpocznij. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas tymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pięknie. Dziękujemy Ci za modlitwę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jeszcze kiedyś zapraszamy, dobrze? Wszystkiego dobrego. I dobrze. Mamy kolejny telefon. Do widzenia, do zobaczenia. Kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Halo, halo, witamy. Szczęść Boże. Witamy Cię. Szczęść Boże, Ty masz na imię? Karol ze Środy Wielkopolskiej. Karol ze Środy. Karol, za kogo Ty chcesz się pomodlić? Za mamę, za tatę, żeby do mnie wrócił.
za babcię, za dziadę, za moją kuzynkę Julkę, za mojego kuzyna Jakuba. No, jego kuzyna. On radza. Ładnie. Ale będziesz się śmiał, czy będziesz się modlił? Za moją babcię i za mojego dziadę, za Radio Maryja i telewizję Trwam. I o pokój na świecie. To prosimy bardzo, rozpocznij modlitwę. Święty Michale, Archimielec, pomagaj nam, a przeciw niegodziwości, za zasadzką złego ducha powinni naszą obronę. O wygowód pogromny zdraczy pokornie o to prosimy, a Ty wolno niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na wodę rzeki, które w świecie drążą mocą Bożą, będą dobrze sam. Dziękujemy Ci, pozdrawiamy serdecznie. Raz jeszcze zapraszamy. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę co? Cześć Boże. Cześć Boże. I kto się za nim modli? Marta z Gór Podlasia. Bardzo pięknie. Za kogo się modlimy? Za babcię, za dziadkę, którzy mi wychowują, za mojego wycieczka po walce, który jest chory, za ciocię Grażynę, który mi się opiekuje, za zmarłą prababcię Helę, o zdrowie lekcji do Tomasza, za Radę Maryja, czyli za osobę prowadzącą i za Izak się bardzo pięknie, to rozpocznij modlitwę, modlimy się z Tobą. Na ziemię stało kiedy lustro zła, uczciło ludziom w opuszczo, podziwi szklany ekran władze ma i na żywo w playbacku żyją w krąg. Zawsze sercem patrz, wyjdę prosto jakby źle. Ile tu jednej...